pierwsza i podstawowa rzecz, którą chciałam Państwu powiedzieć, że rodzic musi mieć wybór. Nie można nikogo przymuszać i nie można nakazywać. Matka nosi dziecko 9 miesięcy, matka je rodzi. I co by się z tym dzieckiem nie działo, to później niestety matka, ojciec i najbliższa rodzina musi z tym jakoś żyć. Ja byłam oporna na sugestie sąsiadów, którzy nie szczepili swoich dzieci. No i niestety miałam pecha, bo musiałam się przekonać na NOP-ie własnego dziecka o tym, że szczepionki naprawdę są szkodliwe. I tutaj czytam komentarze, wiele mam pisze, jutro mam szczepienie, kiedyś mam szczepienie, co mam robić? Poczytać, przemyśleć i nie słuchać wielu opinii, przede wszystkim opinii lekarzy, którzy mówią, ach, to tylko jeden raz na milion. Właśnie ten jeden raz na milion niestety trafił moje dziecko. Nie dość, że urodziła się z torbielą w brzuszku, miała 8 dni, jak miała wycięty jajniczek. O, przepraszam, ja cały czas się wzruszam. W ogóle pani Justyno, jest pani wielka, robicie świetną robotę. Trzymam za was kciuki. Rodzice, nie dajcie się ogłupić. Szczepienia są złe, dzieci chorują. Moja córcia krzyczała 5 miesięcy. Ja po kilkanaście godzin dziennie nie mogłam jej uspokoić. Mimo, że po podanej gryźlicy miała wielki wrzut na rączce, moja pediatra stwierdziła, że to jest normalne, to absolutnie nie jest ponad do tej pory, chociaż córcia ma prawie 2 latka, nie zgłosiła tego do sanepidu. Kazała nam podać kolejne szczepienia. Po kolejnych szczepieniach było jeszcze gorzej, doszło napięcie mięśniowe. Dorotka krzyczała po kilkanaście godzin na dobę, nie dała się je karmić, nie dała się przewijać, nie dała się kąpać. Przy drugim szczepieniu, tym skojarzonym 5 w 1, powiedziałam lekarce, że ja się boję, że może pojedyncze szczepienia, to pediatra, która ma ponad 60 lat, tylko 10-letnie doświadczenie, powiedziała mi, chce pani zabić swoje dziecko? Idzie lato, ktoś kichnie, prychnie, pani dziecko za chwilę umrze. Co z pani za matka? Szczepić koniecznie, inaczej pani dziecko zginie. I powiedziałam, że nie. I jestem wdzięczna stopno wszystkim, którzy mają odwagę w tym zakłamanym kraju powiedzieć, że szczepienia są złe. Dziękuję. Dziękuję.